ty umiesz na tym chodzić? Ja to już nie mogę. Ja w tym roku już nawet tych obcasów nie założę. Kurka wodna, co to za... Ja już muszę iść do osteopaty, czuję. Bardzo mi się podoba to, że jesteśmy już w zapisie. Kto cię opakował w te buty? Przecież ty nigdy nie nosiłaś czegoś takiego. To jest właśnie dobry but na Azja Express, jak się jeździ busem. No dobrze, ale to była twoja decyzja, czy były jakieś tortury? Zostałaś poddana, żeby się poddać? Ja po prostu chciałam w odpowiedni sposób i z należytą nonszalancją uhonorować moich uczestników, którzy są naprawdę wyjątkowi. Jest coś takiego w Azji Express i z tego się już tutaj dzisiaj śmialiście, że cała ta grupa po prostu zmęczona, upocona, brudna, bez kawy. Ty tam wjeżdżasz po prostu na tą metę. Czy faktycznie miałaś czasem już tak, że po prostu te wszystkie przygotowania kosztowały was tyle czasu, że to jednak uczestnicy byli pierwsi? Zdarzyło się, że uczestnicy byli pierwsi i w tej i w poprzedniej edycji, dlatego jak ktoś mnie pyta, co ja robię, jak oni się ścigają, mówię, gonię ich. Po prostu, jak ja widzę, że oni już łapią stopa, to ja mówię tak, do busa wsiadam i mówię, dzida, że jedziemy. Dlatego, że uczestnicy naprawdę są sprawni, szybcy, łapią tego stopa. Nie wiem, czy oni to ćwiczą gdzieś przed wyjazdem. No myślę, że na pewno ćwiczą, no bo jakby to tak było. Tutaj niektórzy mówili, że są takie pary, jak na przykład Paulina z Izą, że nawet nie musiały prosić, bo po prostu stanęły, uśmiechnęły się i że tak łatwo im było. Myślisz, że to możliwe? Piękne kobiety mają ten przywilej w tym programie, że one nie łapią stopa, tylko szoferów. No tak. I jesteśmy w stanie sobie wyobrazić panów, mężczyzn z danego kraju, którzy zobaczą dwie piękne Polki, które są kwiatami Europy i po prostu stają i jeżdżą z nimi kilka dni. Daria, wrócę jednak jeszcze do tego momentu, gdzie faktycznie wszyscy się ścigają. Ty, jak rozumiem, przygotowujesz się, no ale chyba jest jakiś taki czas dla siebie. Azja jest ci bliska, uwielbiasz tam podróżować prywatnie. Czy jest tam taki moment, żebyś sobie faktycznie posmakowała tego tak, jak lubisz, odwiedziła miejsca, których może jeszcze nie zobaczyłaś, no i też skorzystała z tych fantastycznych hoteli, bo budżet mały tego programu to nie jest? Niestety nie ma w programie takiego momentu, żeby prowadząca mogła sobie pójść i pozwiedzać, dlatego że nawet jeżeli mamy chwilę wytchnienia, to ja przygotowuję się na następne odcinki trasy. Trudnością oczywiście początkową jest zapamiętanie wszystkich tych miejscowości. Ja nie mam ich na odsłuchu, nie mam żadnych kartek. Uczę się tego po prostu na pamięć, by szybko wypuścić uczestników, żeby oni nie musieli się zmagać z jakąś moją niekompetencją, że ja nie potrafię czegoś powtórzyć albo nie znam nazwy danej miejscowości. Więc ja, żeby jak najszybciej skrócić ich cierpienie, bo oni już po prostu biegli, uczę się tego wcześniej na pamięć. Więc ja podążam za trasą, nawet w momentach, w których wydawałoby się, że mogłabym mieć wolny czas. Ale mimo twoich dobrych intencji, by ci uczestnicy nie czekali, no to każdy kiedyś zaczynał i jak była twoja pierwsza edycja na przykład programu, to czy widzisz pewien rodzaj progres, że wtedy były może duble, a teraz nie? Bywało? Bardzo ciężko o duble w programie typu reality show. Ale jak się zaplącza język tak, że już to byłoby naprawdę niefajnie to puścić, to wierzę, że się go robi. Nie robi się, dlatego że wtedy mamy lektora. Chodzi o to, że w programach typu reality show najważniejsze są emocje, najważniejsze są reakcje i takie odruchy, które przychodzą pierwsze uczestnikom, zarówno z twarzy, jak i z ciała. Tego się nie powtórzy. Nie da się tego kompletnie powtórzyć, więc bywają nawet sytuacje, w których ja coś mówię, że coś się dzieje dookoła, a to się wcale nie wydarza. Bo na przykład miał być tłum, nie ma tłumu. I wtedy posiłkujemy się lektorem, ale w ogóle nie powtarzamy. Chcemy, żeby to było po prostu w tym samym czasie, w czasie rzeczywistym.